No, siemanko, uszanowanko! Z tej strony Tommy! And welcome back to Guts and Glory! Dokładnie! Powrócimy sobie dzisiaj do Guts and Glory, ponieważ gra jest mega, super, hiper, turbo śmiechowa! Ja, jak sami wiecie, lubię śmieszkowe gry! Gramy sobie oczywiście tutaj w Community Striking, czyli w mapki od was, które wyście stworzyli. I teraz tutaj sobie już przeszliśmy te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, z tego co mi się wydaje dokładnie, pięć. I teraz sobie będziemy grali kolejne, nie wiem, 3, 4 albo 5, zobaczymy. W każdym razie mamy teraz tutaj do czynienia z Epic Hill. This hill is epic. Okej, dobra, zobaczmy, o co tutaj teraz chodzi, bo podobno ta górka jest jakaś legitna, także musimy to sprawdzić. Oczywiście gramy sobie tutaj John and Jimmy, ja sobie wezmę może tutaj taki kapelusik, żeby było śmiesznie. John and Jimmy jadą, 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 kury jadą! O Boże, już mi się coś wydaje, że tutaj naprawdę ten hill, czyli ta górka, będzie epic. Ja nie wiem, gdzie ja tutaj dokładnie mam jechać, ale w każdym razie ja teraz... Oh fuck! Nie, za chwilę tutaj... O Boże, ale mi teraz ryj rozwaliło. Normalnie masakra, muszę wam powiedzieć. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że mi tutaj się joypad nie będzie zacinął tak jak ostatnim razem. Spróbujmy sobie teraz pojechać tutaj lewą stroną. Może tutaj będzie troszeczkę lepiej, ponieważ z tej prawej to tam była po prostu taka scena, że to jest masakra, nie? Dobra, tutaj są miny, to jest w sumie w porządku. To tam łatwo ominąć, ale... O, dobra, no w sumie jest okej. Okej, dobra, i puszczę nas tu z szafst, okej? Wiedziałem, że ci się to po prostu uda. No dobra, udało mi się to przejść. Zobaczymy teraz kolejną sobie tutaj mapkę. Menu, idziemy sobie do menu. Strecke Endan i weźmy sobie teraz kolejną mapkę. No muszę powiedzieć, że ta górka była w sumie w porządku. No to liczy się pomysł, tak? Dlatego to zostawimy sobie tutaj łapkę w górę. Kolejną mapkę, którą mamy do ogrania, jest Wall Climb Easy, okej? Test for climbing a wall with car, okej? Dobra, no jeszcze tutaj nie zostawiam łapki. No nieważne, już zostawiłem spoko łapkę w górę, żeby się tam twórca ucieszył, że kolejną łapkę w górę ma. Dobra, weźmy sobie teraz tutaj ten samochodzik, bo z tego co tam pisał, to trzeba wybrać sobie teraz samochodzik. Dobra, mamy do wyboru albo The Young Family, albo Pedro. Wydaje mi się, że sobie weźmiemy The Young Family. Dobra, zobaczmy, gdzie my się mniej więcej tutaj znajdujemy. No tutaj niczego nie ma. Może coś tam u góry. Ja chcę zobaczyć po prostu do góry, jak to mniej więcej wygląda. Tam trzeba jakoś po ścianie do góry wjechać. Bez kitu, bez kitu. O! Wow, jak ja mam na to wjechać? Jak ja mam na to wjechać? Ej, jeszcze jadę, ale tutaj w ogóle... Ej, tu się w ogóle przyczepiłem, nie? Gdzieś poleciałem, jeszcze nie wiem dokładnie, gdzie poleciałem, ale gdzieś po prostu poleciałem. Pewnie znowu za mapkę wylecieliśmy. Muszę wam powiedzieć, że tak jakby się przykleiliśmy do tego, do tej ściany. Wow, dziecko wyleciało, sorry, silnik mi też wyleciał. Ej, moja żona chyba nie ma głowy. Nie, moja żona jeszcze jest... Wow, muszę wam powiedzieć, że nasze dziecko, nasza Kinga wyleciała z tego samochodu od razu. Ale scena, muszę wam powiedzieć, czekać. Znowu, prawie znowu wyleciała, dobra, teraz się uda, muszę użyć teraz... Nie, no nie uda się, bez kitu, no nie uda się, no scena jest taka, że muszę sobie chyba wybrać ten samochód. Znowu wylecieliśmy w powietrze, że muszę sobie wybrać tutaj ten samochodzik od Pedro, ale ja widzę, że oni tutaj mają fajne Maserati, dlatego też... No scena, o, Kinga gdzieś tam poleciała, ej, Basia, dlaczego wyleciałaś, Basia? Boże, Bożenko, Kinga i Bożenka się rozpierdzielili, my też teraz, ale mam nadzieję, że Kinga tutaj przeżyła. Bo wiecie jak, no to jest dziecko, no jeszcze mam tutaj kilka życia przed sobą. No nie, niestety, ale jej troszeczkę tułowia odleciało, została jej tylko cycki i głowa. Miejmy nadzieję, że zadowoli swojego przyszłego partnera cyckami i głową. Że tyle wystarczy, dobra. No nie da się tego przejść, tego się nie da przejść. Tego się nie da przejść tym samochodem. Weźmy sobie może inny samochodzik, ale czekajcie, spróbuję jeszcze raz. Tak. O. No nie da się. W ogóle my jesteśmy tutaj jakoś tak przyklejeni. Ja nie wiem dlaczego tak jest, ale jesteśmy po prostu przyklejeni. Ja widzę, że Bożenka wyleciała tutaj z samochodu. Kinga jeszcze jest, ale zgniótł ją bagażnik. Zgniótł ją bagażnik, nie? Szkoda, że tak, to jest takie zatomalizowane. W ogóle zobaczcie, jak my siedzimy. My nie naciskamy na pedały. Ej, Kinga! Coś jest z sobą nie tak, Kinga, ale jeszcze żyjesz. To jest dobrze, że jeszcze żyjesz.
Nie da. Jeszcze raz, ostatni raz, jak nie, to bierzemy samochodzik od Pedro. Dobra. Wow, teraz będzie. Nie, no nie, no nie ma Gites majonez, nie ma Gites majonez. Przecież to. Bożenka! Bożenka znowu wyleciała. Wiecie co, ja sobie muszę tutaj wybrać samochodzik od Pedro. Od Pedro. Czekajcie, jak się teraz tutaj powraca. Dobra, weźmy sobie teraz tutaj Pedro. Weźmy sobie taką aureolę tutaj, bo on jest przecież święty. Ło, wow, Pedro! Pedro, ty masz jeszcze tutaj swoich kumpli. Dobra, jedziemy. Miejmy nadzieję, że ten samochód będzie w porządku. O-o! Lekkiego laga dostałem. Ale muszę wam powiedzieć, że Pedro daje sobie troszeczkę lepiej rady, niżeli, kurde, nasz śmieszny Young Family. No bo, no nie da się tam, nie da się tam po prostu dolecieć, no ja nie wiem dlaczego tam się nie da dolecieć. Ale musimy po prostu, no musi nam się udać, no. O, o. No nie, bo tutaj od razu po prostu wszystkie, od razu opony wylatują. To jest nie do zrobienia, to jest nie do zrobienia, chyba że zrobimy tak, że podjedziemy tutaj pod to. Coś takiego. I teraz, o. O, no mniej więcej coś takiego, tak to by się może udało, tak to by może i się udało. Coś takiego. No to jeszcze nie jest to, bo tutaj od razu mi wylatuje kółko, to jest nie do zrobienia. Pedro, to jest nie do zrobienia, Pedro, Pedro! Ty musisz się lepiej postarać. Ja w sumie zapomniałem, że my możemy... Zobaczcie, jaki on w ogóle teraz tutaj szpagat zrobił. O co tutaj teraz w ogóle chodzi? Gdzie on jest? Ej, Pedro! Patrzcie, jaki on teraz tutaj szpagat zrobił bez kitu. O Boże! Najlepsze jest to, że ja też mogę tak jakby tym autkiem... Przeżyliśmy. Przeżyliśmy taki upadek! Ja nie wierzę, że się nie rozwaliliśmy na kawałki 48. Ale tutaj... Może tutaj trzeba przytrzymać po prostu tak, żebyśmy... O, o, no mniej więcej, no mniej więcej coś takiego, no... No nie, znowu wyleciałem w powietrze, no coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak z tą mapką i ta mapka jest nie do przejścia. Nie no, Pedro wyleciał znowu, Pedro znowu tutaj wyleciał i to nie może po prostu tak być. Spróbuję jeszcze raz, jak nie, to ta mapka jest po prostu nie do przejścia. Nie, nie, nie. Nie da się tego przejść, ostatni raz. Nie, 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 to jest po prostu nie do przejścia. Niestety, ale musimy sobie zmienić teraz mapkę, ponieważ no, ona jest nie do przejścia. Ile ona ma w ogóle tutaj ocen? 934, 133, 115, o Boże, no. Jeszcze to jest easy! Test for climbing a wall with a car. To jest test jakiś, ale to nie działa, to nie działa. Freezy peasy, a basic example track, a little warm-up course. Which vehicle can you clear it fastest with? Okej, dobra. This update is only a test. Zobaczmy, bo skoro to jest znowu test, to ta mapka będzie znowu taka stestowana, że nic się tutaj nie będzie dało zrobić. Dobra, weźmy sobie to i weźmy sobie Jimmy'ego, bo oni są po prostu najlepsi. Teraz tak, dobra. Aha, bo to jest tylko taki test, który polega na tym, żeby jak najszybciej tutaj przejechać tą trasę. Nie wiem dlaczego dostałem w łeb, ale dostałem, nie, bez kitu, dobra. Ty, a może później sobie jeszcze spróbujemy z Zoe tutaj przejechać. Dobra. No to jest w sumie w porządku, tu jest prosto. Tu jest prosto. Gdzie teraz? Tutaj. Okej, dobra. Ej! Jimmy! Jimmy dostał w łeb! Jimmy dostał w łeb i poleciał, nie? Bez kitu. Dobra. Jedziemy sobie teraz tutaj. Ej, co to teraz było? Co to teraz było? Co to teraz było? Dostaliśmy w łeb! Tym... To nie działa. Kolejna rzecz, która nie działa tak jak... Nie zadziałała tak jak powinna zadziałać. Oh no. Oh no, oh no, oh no, oh no, dobra, uda nam się, uda nam się, dobra, udało nam się, no udało nam się, straciliśmy jeszcze nogę na sam końcu, move out the way, okej, dobra, dostaliśmy kolejnego achievementa, mamy teraz taki hełm od wikingów, więc sobie za chwileczkę go od razu tutaj założymy i teraz weźmy sobie na przykład z Fizzy Pizzy, to już żeśmy też już tutaj przeszli, okej, niech będzie, Trend Killer, my first level, what a fantastic game and amazing an editor, this level can be completed with the bike, quad and car, okej, dobra, no to weźmy sobie tutaj bike, weźmy sobie bike, ja lubię jeździć po prostu Johnem i Jimmy'em, bo jest najśmieszniej, muszę wam powiedzieć, bo jeżeli się jeździ samochodzikami, to nie jest chyba tak śmiesznie, chociaż możemy sobie teraz przetestować, ewentualnie możemy sobie wziąć też teraz tutaj motorek. Więc weźmy sobie, no kładem też to można przejść, ale weźmy sobie może Zoe, bo Zoe jest śmieszna. I zobaczmy, z czym tutaj mamy do czynienia, dobra? Gdzie teraz, gdzie teraz? Wow, 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 wow. O, o, tu już jest pomału jakaś, zobaczcie jak ona się w ogóle rusza. Wow, wow, dobra, no w sumie się udało, jeździliśmy troszeczkę po ścianie, ale w sumie było okej.
O, tu jest troszeczkę. Tu jest troszeczkę sceny, ale na szczęście się udało. Na szczęście się tutaj udało. Dobra. Weźmy sobie tutaj teraz przejedźmy. Dobra, tutaj mamy checkpointa. O, no tu jest w sumie okej, bo ten motor to jest taki, ale. Czy uda się to przejść? O nie, to się tutaj zacięło! Dlaczego to się tak zacina? O nie! Straciliśmy rękę! Straciliśmy całą głowę i w ogóle wszystko, nie? Bez kitu. Dobra, no tutaj było troszeczkę ciężko, muszę wam powiedzieć, więc spróbujmy sobie tutaj jeszcze raz przejechać. Okej, dobra, tutaj ładnie sobie wyskakujemy. Dobra, tutaj też ładnie, pięknie. No, dostałem w ryjoka. Ej, zakopałem się. Zakopałem się w tej glinie, halo. Ej, w tej glinie się zakopałem, halo. Muszę jeszcze raz to przejechać tutaj, bo jakaś scena była. Dobra, jedziemy. Jedziemy, ładnie, pięknie. Tu jest troszeczkę błotka, dlatego się tak ślizgamy troszeczkę, dobra. Dobra, udało się to przejść teraz na spokojnie. Tutaj mamy kolejnego checkpointa. Teraz tam mieliśmy jechać do góry. Czy tędy sobie? Ja widzę, że tutaj coś do mnie strzela. Ou, dobrze, że nie przewróciliśmy się z tego motorka. Wow, ja tutaj, źle w to wjechałem, bo ten motorek jest troszeczkę dziwny. Ona się na tym motorku rusza, jakby miała jakiegoś Parkinsona. Zobaczcie w ogóle, co się z nim tutaj dzieje. Dobra, tutaj mamy kolejnego checkpointa, który jest w sumie w porządku. Przeskoczmy sobie teraz tutaj, okej. O, tu była jedna mina, na którą żeśmy na szczęście nie wjechali. Tutaj też kolejna mina. Okej, co? Bike lane, okej, dobra, tam był bike lane. Wow! I prosto! Ja nie wierzę, że prosto na tą tarczę wjechaliśmy, ucięliśmy sobie rękę i nogę, ale na szczęście nic więcej, prawie na łeb nam to zleciało, ale jest w sumie w porządku. Dobra, tutaj kolejne kanony, teraz tutaj szybko i jump! Jump! troszeczkę za daleko, moi mili państwo, jeszcze dostałem z łuku tutaj, nie, masakra. Dobra, jedziemy. O, dostałem kolejnego achievementa, Arrowhead. O. Coś tutaj znowu do mnie strzeliło. Spróbujemy sobie jeszcze na tej mapce zagrać, bo muszę wam powiedzieć. No nie, dlaczego mi się to resetuje? Coś jest nie tak z tym joypadem moim, ja wam mówię, że to jest po prostu bez sensu. Chyba, że są gromy, jest coś nie tak. Dobra, ta kula tutaj wybucha z tego, co mi się wydaje. Oh no, nie uda się, no fuck, nie uda się. Dobra, jeszcze raz. I spróbujemy sobie tą mapkę jeszcze raz przejść, muszę wam powiedzieć, rowerkiem, to w sumie będzie w porządku. Znowu się nie udało, bo mówię wam, ten motorek jest jakiś taki śmieszny. Zobaczcie, jak on się w ogóle tutaj giba, nie? Jak miał downa. O, dostałem prosto w ryjoka, ale na szczęście nic tam się nie stało. Ała, i ona jeszcze tak kwiczała, bo ona jeszcze żyła, nie? Masakra. Dobra, na spokojnie sobie tutaj jedziemy. Coś mi się stało. O, tytyn! Jest, dobra, udało się, jeszcze dostaliśmy tutaj troszeczkę w ryjok, ale nas... O nie, ja prosto ze strzały dostałem w dupsko, widzieliście to? Fonfon, Beginnen, spróbujemy tutaj jeszcze raz sobie przejechać Johnem i Jimmy'm, bo oni są po prostu najlepsi. Czekajcie, ja sobie tutaj może wezmę tutaj hełm wikinga, który jest dostępny. Mamy go tutaj w ogóle dostępnego? Oczywiście, że jest hełm wikinga. A ja nie wiem, gdzie jest moja kubka, przecież myśmy jeszcze kubkę mieli. A ta kubka tak jakby zniknęła. Muszę wam powiedzieć, że ta gra jest tak kiepsko zoptymalizowana, że to jest po prostu marazm. Dobra, jedziemy, bo tutaj już do nas strzelają z łuku. Tu jest fajnie, okej, no tu jest w sumie w porządku. Rowerem się gra tak spokojnie, wiecie o co chodzi. A ta Zoe to taka Zoe, taka śmieszna troszeczkę była. Ale dobra, no spróbujemy sobie tutaj przejechać. Quadem też sobie tutaj jeszcze można pojechać. Ale quadem za bardzo nie lubię jeździć, bo quad jest troszeczkę dziwny, że tak powiem. Dobra, tutaj sobie fajnie zlecieliśmy. Tutaj cały czas do mnie strzelają, ale na szczęście te... O! Ale żyjemy! Trudno, że nie mamy nogi. Już nie żyjemy. I Jimmy'ego niestety też... Gdzieś tam jego głowa leży. Także jest troszeczkę scena. Muszę wam powiedzieć, że ta gra jest tak drastyczna, że... No to jest po prostu masakra, nie? Dobra, jedziemy sobie jeszcze raz tutaj. Ciekawe, czy nam się uda przejść tą mapkę na rowerze. Prosto w tors, nie? Dobra, ale to wszystko dlatego, że chcieliśmy uratować tutaj Jimmy'ego naszego kochanego. Dobra, tutaj sobie wszystko... Nie! No nie, no dlaczego? Dlaczego Zoe tak szybko, żeśmy sobie tutaj przejechali, a Joe i Jimmy są jacyś dziwni, naprawdę. Dobra, jedźmy sobie tutaj na spokojnie. Ja chcę to po prostu przejechać, żeby nie było stany, że ja bokiem będę jechała po coś, bo to musisz przejść przez tą pułapkę, żeby było, że to przeszedłeś, a nie, później będzie jakaś scena albo coś takiego, nie? Dobra, tutaj musimy troszeczkę zwolnić, tutaj zlatujemy na dół. Ja już bym chciał tego pomarańczowego checkpointa, bo... O, jest właśnie to teraz, dobra. Dobra, na spokojnie tutaj. No tutaj Zoe, żeśmy szybko przejechali, ale rowerzystom trzeba uważać, Joey, Jimmy, oni są po prostu zbyt wolni, chociaż jadą te 20 mil na godzinę, to i tak...
to i tak jest troszeczkę za wolno. Jeszcze tutaj jest błoto, także myślałem, że będziemy troszeczkę wolniej jechali, ale jednak dajemy radę. Dobra, my może tutaj poczekamy aż to... No, dobra, tutaj jest jeden, tutaj jest drugi. Tu jest jeden, teraz tutaj drugi przyjdzie, dobra. Dobra, udało się, chociaż miałem naprawdę już śmierć w oczach. Dobra, tutaj cały czas do mnie strzelają, nie? Cały czas do mnie strzelają, ale nie umiem mnie trafić. Dobra, 36 mil na godzinę, teraz tutaj ładnie, pięknie. Dajmy radę, dajmy, nie podjedziemy, halo. Musisz podjechać, ziomek, musisz podjechać. Ej, nie da się tego wjechać rowerem. Ej, nie da się tego wjechać rowerem. To jest, da się wjechać, dobra. Tylko muszę tędy jechać. O Boże, ile on ma sił w nogach, to jest... Nie da się wjechać rowerem! Dlaczego napisał gościu, że da się wjechać, jak się nie da wjechać? Jeszcze raz musimy tutaj to przejść. Jeżeli teraz się nie uda, to po prostu to będziemy srali, bo nie będę 16 085 razy próbować tam wjechać, mimo że są te przyspieszatory, to i tak się tam nie da wjechać, nie? Dobra. Tutaj ładnie, pięknie, musimy troszeczkę przeczekać. Dobra, teraz ten... Jedziesz, dobra, Jimmy, sorry, ale najważniejsze jest to, że mi się po prostu tutaj udało teraz przejechać. Dobra, jedziemy sobie dalej tutaj fajnie, pięknie. Musimy się w sumie troszeczkę chyba rozpędzić z tego, co mi się wydaje. Co się stało z moją nogą? Dobra. Nie da się tu wjechać. Tu się nie da wjechać. To jest jakaś ściema, bo tu się nie da wjechać. Zobaczcie, co się w ogóle z moją nogą stało. Ej. Może jeszcze raz z tego skorzystamy. No niestety, ale muszę wam... O! Co się dzieje tak z moją nogą? No muszę wam powiedzieć, ziomki, że no niestety, ale nie da się... No nie da się po prostu wjechać tym na rowerze, także to jest troszeczkę bez sensu. Dobra, mam nadzieję, że wam się te mapki podobały w Gets and Glory. No i że ta gra wam się podoba, jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!